Też mała tutaj. Witam Was. Kolejny moim filmie. Wróciłem z wakacyjnej pojazdy, więc możemy sobie kolejne filmy robić. Oczywiście one mogą być nieregularne. Bez względu na oczywiście okres wakacyjny i mogą być jakieś tam wyjazdy jeszcze, nie? Więc ale teraz mam chwilę czasu, więc możemy sobie też nagrać. I w tym filmie pokażę Wam sposób na zablokowanie reklam na stronach internetowych, ale za pomocą takiego alternatywy dla popularnego Adblocka Plus. Bo jak wiadomo, może Adblocka Plus wszyscy znamy, nie? Wszyscy znacie. A nie ma, może nie wiedzieć, możecie nie wiedzieć, że jest alternatywa do niego. Oczywiście Adblocka Plus też mogę nagrać dla kogoś, kto po prostu nie wie, że takie coś jest, nie? Ale dzisiaj skupimy się na alternatywie, którą jest uBlock Origin. uBlock Origin, przepraszam. To jest takie rozszerzenie dla przeglądarki, które właśnie zachowuje się podobnie jak AdBlock Plus, ale ma dużo więcej możliwości. Na przykład blokuje też phishing, jakieś śledzenie na stronach. Na przykład jak klikamy, nie wiem, like it, czy lubię to na jakiejś tam stronie, gdy się logujemy przez Facebooka, no to o tym Facebook wie, nie? Żeby to kliknęliśmy. A tam to można chyba zablokować, żeby te informacje nie przechodziły żeby to Facebook o tym nie wiedział, że my to klikamy, nie? Czy coś takiego. Więc nie zdążycie, żeby ten film nie trwał długo. To rozszerzenie jest dostępne dla przeglądarek. Google Home, na której my będziemy działać. Opera. Firefox. Inne oparte na Firefoxie, na przykład Waterfox. Co tam mamy jeszcze? Microsoft Edge. Tyle, że rozszerzenia dla Microsoft Edge, czyli dla przeglądarki internetowej od Microsoftu, dostępnej na Windows 10. Tylko pobieramy ze sklepu Windows. Tutaj jest taka ikonka, takiej torby. I tu klikamy i tu pobieramy rozszerzenie dla Edge'a. Ja ten sklep już nagrywałem o tym film na temat tego sklepu, więc wtedy możecie to znaleźć. Jest na moim kanale i dopisujemy po prostu uBlock. uBlock, o już mamy, uBlock Origin. O, i to jest właśnie rozszerzenie dla przeglądarki Edge. Ja mam je zainstalowane, choć nie używam Edge'a. Przepraszam, to są jakieś odgłosy, tutaj jakiś coś tam, auta jest tam i tak dalej. Może mam nadzieję, że nie stanowi problemu. Dobrze, to jest rozszerzenie dla Edge'a. Ja mam zainstalowane, choć nie korzystam z Edge'a, ale tak tylko pokazuję, że dla Microsoft Edge, jak używasz tej przeglądarki, to pobierasz sobie stąd, z tego sklepu. A tak to ze strony z rozszerzeniami do Opery, dla Chroma i dla Firefoxa, nie? A jeżeli chodzi o Waterfoxa, na przykład jak używasz Waterfoxa, to musisz sobie to pobrać z jakiejś strony, która pozwala na pobranie pliku instalacyjnego i ręcznie to zainstalować. Chociaż jak używasz Waterfoxa, to już na pewno może o tym wiesz, nie? Jak to zainstalować. Bo to jest bardziej taka przeglądarka dla zaawansowanych użytkowników. Dobrze, wracamy do Chroma, bo dzisiaj na tym będziemy operować. Oczywiście linki do wszystkich stron z rozszerzeniami do przeglądarek dostaniecie w opisie. Także do Opery, do Chroma i do Firefoxa. Także spokojnie. Mamy sobie otwartą przeglądarkę Chrome od Google'a i żeby wyszukać, zainstalować sobie tego uBlocka, dopisujemy po prostu uBlock Origin.
Ważne, żeby szukać, a z dużymi literami piszę. Urlok. Ważne jest to, żeby wyszukiwać rozszerzenia, które się nazywa uBlock Origin, bo w sklepie Homeware Store z rozszerzeniami do Home'a krąży też rozszerzenie, które nazywa się po prostu uBlock. A to tak bez tego Origin. To jest właśnie bardzo ważne, bo to jest podróbka, która, tak powiem, wykrada dane, nie? Śledzi użytkowników i tak dalej. Także ważne, żeby wyszukiwać oryginalnego rozszerzenia. Nie żadnej tam uBlock, coś tam, tylko uBlock Origin. Nic innego. Dobrze, i tu sobie otwarliśmy, tu sobie mamy przegląd, opinię, pomoc. I pobranie, nie? Ty można sobie wyszukać jeszcze czegoś innego tutaj, podobnego. Dobra, my po prostu klikamy zainstaluj, ja już mam zainstalowane, więc musicie kliknąć tutaj zainstaluj, dodaj do Home'a, ja już mam to dodane. I jeszcze możesz sobie udostępnić linka do tego rozszerzenia na Google Plus. Jak używasz, albo na Gmaila, możesz Gmailem wysłać, maila. Nie z tym linkiem. Dobrze. Dobrze, jeżeli chodzi o to wszystko. Teraz przechodzimy do. Pozwolę sobie powiększyć obraz, żebyście ładnie wszystko widzieli. O, powiększyłem obraz. Widok, tylko wyłączę tą lupę, żeby nie wszystko działało. O, dobrze. I teraz omówimy sobie wszystkie funkcje tego rozszerzenia. Więc szukamy ikonki. Jak widzicie, AdBlocka też mam zainstalowanego, bo można używać obydwu rozszerzeń naraz. One nie wchodzą w sobie w konflikt. Więc można używać tego i tego jednocześnie. Szukamy uBlock Origin. Wejdziemy sobie na jakąś stronę, gdzie miałyby być reklamy, na przykład YouTube. OK. To jest zmodyfikowana wersja YouTube'a. Jak ja to zmodyfikowałem, po prostu użyłem rozszerzenia Stylus. Do tego jest o tym film. Także jakby takie pytanie było, to jest o tym film, jak zmodyfikować wygląd stron internetowych za pomocą Stylusa. Ale wracamy teraz do uBlocka. Klikamy w niego i mamy takie menu. Tutaj jest ikonka po prawej stronie i klikamy w nią, jest takie coś. Tu możemy tą kłódkę, to jest wyłączenie na konkretnej stronie. Czyli jak sobie to klikniemy, to uBlock nie będzie nam blokował na danej stronie reklam, ale jak sobie wciśniemy klawisz Ctrl, to wtedy wyłączymy uBlocka. Aha, to jest, aby wyłączyć uBlocka dla tej witryny. Aha, czyli jak mamy na przykład witryna, a strona to jest coś innego. Witryna to jest na przykład facebook.com albo youtube.com, nie? A konkretna strona to jest na przykład, nie wiem, facebook.com łamane slash, na przykład, nie wiem, android.com.pl. Nie, albo coś takiego. To jest już konkretna strona internetowa. Jak to jest wyjaśnione, klikamy, żeby wyłączyć dla danej witryny, czy w całym YouTube nie będzie blokowane, na przykład albo w całym Facebooku. A jak sobie klikniemy z komisją Control, to wyłączymy na przykład tylko na tej stronie, która jest otwarta. Także to tyle. Dalej mamy. Przepraszam, przejdź do trybu usuwania elementów. To jest bardzo fajna sprawa, jak sobie to klikniemy, a to wtedy możemy, pojawi się taki krzyżyk i wtedy możemy sobie kliknąć element reklamy, której uBlock nie blokuje. I sobie po prostu ją dodać do filtrów, nie? Żeby po prostu była już blokowana. Nie?
Żeby wyjść z tego trybu, po prostu klikamy Escape. Dalej mamy takie opcje. Przejść do trybu zaznaczania elementów. Jak sobie to klikniemy, to znowu się pojawi krzyżyk, ale wtedy możemy sobie zaznaczyć element i kilka dodać do blokowania. To wtedy Enter trzeba nacisnąć, chyba, o ile się nie mylę. Tak to chyba wygląda, zaznaczamy jakiś element, a tutaj mamy jakiś pasek, klikamy, o, już jest zaznaczony. Nie. I wtedy możemy Enter nacisnąć albo Escape, żeby z tego wyjść. Nie? Dobra, wyjdziemy z tego. To jest fajne, jak chcemy na przykład zablokować reklamy, ale nie jesteśmy pewni, czy to jest rzeczywiście reklama, nie? Bo to wtedy Ubiok nie blokuje tego od razu, tylko po jakimś czasie. Musimy sobie Enter nacisnąć. Dalej mamy. Cześć, a jeśli nie mylę, bo to moim zdaniem do tego służy. Nie jestem pewny co do tego, ale bo tak, bo to chodzi o to, żeby zaznaczyć sobie element i po prostu zablokować go później. Jak ktoś wie, o co tu chodzi bardziej, to proszę bardzo, można pisać w komentarzu. Dalej mamy. Przejdź do dziennika żądań. To jest, przepraszam. To jest coś takiego, to się otworzy nam taka strona, takie okienko, pozwala nam tu przesunąć, okienko, w którym jak będziemy na przykład mieli otwartą jakąś stronę internetową, to jak mamy otwartego YouTube'a, to jak widzicie, pokazują nam się jakieś tutaj te adresy. Czyli ta strona próbuje nam otworzyć jakieś reklamy, i ten uBlock to blokuje, nie? Już jak widzicie, od momentu otwarcia tego okienka YouTube próbował, o, już trzy żądania zostały zablokowane. Cztery. Także już widzicie, jak to działa. Po prostu pokazuje nam, co w czasie rzeczywistym, co uBlock nam blokuje, nie? Jakie adresy, z jakich adresów są te blokowane jakieś elementy reklamowe. Dalej mamy opcję taką. Otwórz panel sterowania. To sobie na końcu omówimy, bo to są ustawienia samego rozszerzenia. Otwórz panel sterowania. Tu są tutaj należy. Bo dzisiaj nagrywam przez USB, nie nagrywam przez PC. Chodzi o to, żeby nie było żadnych opóźnień, żadnego rozłączania i tak dalej. Dobrze. Dalej mamy zablokowane żądania na YouTubie, czy jak widzicie, już mamy 6 na tej stronie, która jest otwarta. 6 żądań, wyświetlenia reklamy zostały zablokowane. 5%, a to 5%, to ja nie wiem, co to jest, ale to pokazuje nam liczbę 6, nie? Mi się wydaje, że to 5% zawartości strony zostało usunięte. Chyba o to chodzi. Dalej mamy od zainstalowania rozszerzenia. Ja to rozszerzenie mam już chyba 2 lata zainstalowane. A no jakoś tak, może 2 lata. Ja tutaj mam już tak, widzicie, 34 701 reklam zablokowanych, nie? Na ogólnie, jak używam rozszerzenia, 8% całego ruchu internetowego na stronach, które wykonuję, zostało przez to zablokowane, nie? No i mamy podłączone domeny. Tak sobie to klikniemy, to nam się pojawi takie większe okienko. I tu mamy podłączone domeny. Czyli, tak powiem, to chyba chodzi o to, że wyświetla nam stronę internetową, jak mamy otwartą jakąś stronę internetową, to nam pokazuje, z jakich domen korzysta ta strona. Ja mam tutaj akurat jakiegoś YouTube'a otworzonego i tutaj mamy
YouTube'a, DoubleClick, to są takie właśnie reklamówki. To jest googlowskie, no bo YouTube jest googlowy. Jak sobie na przykład otworzymy, nie wiem, Facebooka na przykład, tylko się muszę zakryć wszystko, co tam moje, ale nie jestem zalogowany, więc na szczęście. Więc nie ma problemu. To usuwam swoje dane, zmienię moje widoczne. Dobra. Ja otwarłem teraz stronę logowania. Jak widzicie, teraz te strony nam się zmieniły. Teraz mamy Facebook i inne jakieś domeny. To nam po prostu pokazuje, z jakich domen ta strona korzysta. Nie? Z jakich serwerów. Nawet z YouTube'a korzysta. No bo na Facebooku można osadzić te firmy z YouTube'a. Widocznie. Dobrze, to sobie to schowamy. Żeby to schować, to po prostu jeszcze raz trzeba kliknąć. OK. I tu mamy 5, 7. No to po prostu 5 domen jest chyba, a może to chodzi o blokowane domeny. Bo to jak widzicie, na reklamy na facebook.com też są przecież. To jest widoczne. To chodzi chyba o blokowane domeny. Te plusiki. Wiecie co, ja nie wypowiem się bardzo na ten temat, bo nie korzystam z tej funkcji. Jak ktoś wie, co to są podłączone domeny, to proszę bardzo, można napisać, proszę w komentarzu. Sam jestem ciekawy, co to jest. Mi się wydaje, że to są albo blokowane domeny z reklamami, albo wyświetla nam ublok domeny, z których strona korzysta. Chociaż mi się wydaje, że tu chodzi o to pierwsze, nie? Czyli blokowane domeny reklamowe. Dalej mamy ikonki. Kliknij, aby zablokować wszystkie wyskakujące okna na tej stronie. Wyciągnę. Czyli mamy na przykład YouTube'a albo jakąś inną stronę, zupełnie inną, dowolną. I sobie to klikniemy, to wtedy pojawi nas taki krzyżyk i wtedy te, aby to wtedy wyskakujące okienka, czyli takie jakby, no czasami jak próbujemy coś pobrać z internetu, coś ściągnąć, to otwiera nam się okienko jeszcze takie drugie z reklamą, nie? To uBlock to właśnie po prostu blokuje. Ja tego nie potrzebuję, bo u mnie to blokuje, tym zajmuje się AdBlock Plus u mnie, więc ja tego nie potrzebuję. Więc ja to sobie wyłączyłem, ale wy sobie to włączcie, bo to ułatwi wam korzystanie z internetu. Ale jednocześnie może powodować problemy, bo jak na przykład jakaś strona korzysta z oskakujących okienek na przykład do logowania, bo też takie są. No to ten formularz logowania się nie wyświetli. No nie wyświetli się. Także jak już uważacie, sobie to włączcie albo wyłączcie. Ja mam to wyłączone. Więc nie ma żadnego problemu. Więc to już zależy od was. Ja wam polecam na razie to zostawić wyłączone ze względu na to, żeby nie robić sobie żadnego problemu. I potem nie denerwować się, że coś nie działa. Nie, ale to nie chodzi. A o to właśnie chodzi. Żeby wszystko nam działało. Jak należy. Dalej mamy. Kliknij, aby zablokować duże elementy multimedialne na tej witrynie. Aha, to jak sobie to włączymy, to zablokujemy i teraz, tutaj musimy YouTube'a nawet otworzyć. YouTube'a. I teraz sobie to włączymy. Tak. Kliknąłem sobie to blokowanie multimediów. I teraz spróbujemy jakiś film otworzyć. Najlepiej swój. Żeby nikomu nie podkradnąć żadnych prac autorskich. Ciekawe, czy ten film się włączy. Pewnie nie. A, włączył się. Lidam, to... Przepraszam, was włączyłem też. Włączył się film.
czyli tu chodzi pewnie o jakieś inne multimedia, bo jak wiadomo, to wszystko zależy od filtrów, jakie tam są ustawione w ustawieniach, od tego uBlocka. Także tu chodzi wyłącznie chyba o takie multimedia, które blokuje, które na przykład powodują, że coś nam gra w tle, a my nie wiemy o co. No, nie. Po raz kolejny ja to, jak ja to wczoraj czy 2 dni temu włączałem, testowałem, no do kurde nic to nie zmieniało, więc to nie do końca też nie wiem, co to zmienia, co to blokuje, jak ktoś wie. Tak samo jeżeli chodzi o te domeny, to też nie jestem do końca pewny, więc proszę, dzielmy się wiedzą swoją, nie, z sobą, bo to jest fajna sprawa. Jeżeli chodzi o to, to włączałem to blokowanie multimediów i to nic nie daje. Więc mi się wydaje, to chodzi o takie, nie wiem, jakieś animacje typu Flash, może bardziej, a nie filmiki albo coś. No dobra, przechodzimy dalej, bo po prostu nie jestem. O, była nasza taka strzałka, czyli prawdopodobnie możemy teraz odświeżyć stronę. O. Witam. A no właśnie, czyli tu może chodzi właśnie rzeczywiście o multimedia. Tylko widocznie YouTube jest dodany do wyjątków. I po prostu YouTube nie jest blokowany. Może jak ja bym otworzył film na przykład na jakiejś innej stronie, albo jakąś muzykę, albo coś. No nie wiem, no zaraz spróbujemy. Wyszukać coś. Jakąś muzykę. O, ale te strony już nie ma, kurczę. No nie wiem, no jakąś, no dobra, spróbujemy jakąś flashową gierkę odpalić. Prostą. Też tej strony nie było. Wszystkie strony z mojego sklepu ginęło. No dobra, to inną. No sam jestem kurczę ciekawy. No odpalimy to jakąś piłkę nożną. Ładuje się, tak. Dobrze, no tutaj. Dobrze, nie będę wam marnował czasu. Widocznie chyba tu chodzi o to właśnie, że wracamy do tej strony, co było. Tu chodzi o to, że prawdopodobnie o te multimedia takie flashowe, Adobe Flash, które po prostu będą blokowane, mi się wydaje. Kiedyś były takie strony jak twojanuta.pl, Zuta.pl, tam można było muzyki posłuchać. I tu chyba chodzi o to właśnie, żeby blokować te multimedia. Dalej mamy. Kliknij, aby wyłączyć filtrowanie kosmetyczne. Tego nie wyłączać. Bo jak wiadomo, reklamy zajmują jakiś obszar na stronie internetowej. I jak sobie to wyłączycie, to po usunięciu reklamy zostanie taki biały obszar, takie białe pole. Zaraz wam pokażę. Otworzymy sobie stronę, gdzie tak jest, gdzie tak było najmniej. Wyłączymy sobie blokowanie reklam kosmetyczne, przepraszam, i odświeżymy stronę. O. Jak widzicie, mamy takie białe pole tutaj, takie brzydkie. I tu napis reklama. I to właśnie chodzi o to właśnie, żeby sprawdzę tego, czy mam dźwięk poprawnie. Problemy? Tak, już problemy. I to właśnie chodzi o to, że. O, przepraszam, nie to odblokę, otworzymy to. I to właśnie chodzi o to, że odświeżamy stronę. O właśnie, teraz tego pola nie ma.
programie. I to bardzo chodzi o to, żeby ta strona ładniej wyglądała. Kosmetyka, jak sama nazwa wskazuje. I mamy dalej, ostatnią metodę. Kliknij, aby zablokować zdalne czcionki. O, to jest właśnie ważna sprawa też, związana też z bezpieczeństwem. Bo jak wiadomo, na niektórych stronach internetowych mogą być osadzone, zaimplementowane tak zwane zdalne czcionki. Czyli strona internetowa nie korzysta z czcionek dostępnych na komputerze Twoim, tylko pobiera swoje. I są strony internetowe, które po prostu pobierają czcionki zawierające jakieś szkodliwe oprogramowanie. Jakieś zarażone wirusami. Też takie są. Jak sobie to zablokujesz, to wtedy te czcionki nie będą pobierane, ale jak korzystasz z jakiejś strony internetowej bezpiecznej, która korzysta z tych czcionek, to ona ci się nie wyświetli poprawnie. Ciekawe, czy dobre programy akurat się wyświetliły poprawnie. Więc to już musisz sobie sam to sprawdzać, czy nie ma problemów z wyświetleniem swoich stron, które przeglądasz. Jeżeli nie ma, to śmiało to włącz sobie, bo to wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo oglądania internetu. A jeżeli pojawią się jakieś problemy, to wystarczy to odznaczyć i po prostu odświeżyć stronę i już będzie dobrze. Dobrze, ja to są nagrywamy już. Dobrze, zabierzcie to wszystko tylko. Dobrze, to szybko jeszcze omówimy sobie ustawienia. Ale tym razem pozwolę sobie wyłączyć powiększenie, żeby było wszystko jasne, widać, bo tam ustawienia są dosyć ładnie pokazane, więc dobrze. Więc to wszystko, cały interfejs tutaj pokazałem. Więc teraz przechodzimy sobie do ustawień. Klikamy to, otwórz panel sterowania, ustawienia i bloka i teraz mamy zakładki, ustawienia, moje filtry, przepraszam, ustawienia, lista filtrów, moje filtry, moje reguły, wyjątki i informacje. I po kolei sobie przelecimy wszystkie zakładki. O nie, jednak sobie powiększę, bo jestem kurczę osobą niedowidzącą i mi się źle robi. Powiększę sobie, o. Będzie może też lepiej widać. Ukrywaj symbole zastępcze zablokowanych elementów. To jest właśnie to, co właśnie o czym mówiłem, czyli te białe pola. Jak sobie to oznaczymy, zresztą pokażę Wam jeszcze raz. Oznaczyłem i odświeżymy stronę. No tu akurat może na tej stronie symboli zastępczych nie ma, ale to jest coś podobnego właśnie do tych białych pól, co tam wam pokazywałem, te ustawienia kosmetyczne. Zaraz wam jeszcze pokażę raz. Tu ikonka i tu mamy opcję tam, czyli filtrowanie kosmetyczne. No. To jest coś podobnego właśnie do tego, tylko że na przykład jak mamy stronę internetową na przykład i jakąś i jak zablokujemy reklamę, to zamiast tej reklamy może się nam pojawić coś takiego, co się nazywa symbol zastępczy. I to wygląda tak, że albo jest napisane reklama, albo jest napisane ad, albo jakiś adres internetowy. Na różnie się tam może wyglądać i tu chodzi o to, żeby ukrywać właśnie te symbole zastępcze, żeby nie było informacji, że tam jakaś reklama jest, była. Wyświetlaj liczbę zablokowanych żądań na ikonie rozszerzenia. No to tutaj właśnie jak widzicie, żeby otworzyć dobre programy.
i tu mamy liczbę zablokowanych ekran. No tu akurat mamy jedną zablokowaną. I to właśnie chodzi o tą liczbę. Korzystaj z menu kontekstowego w stosownych przypadkach. To szczerze powiedziawszy, nie wiem co robi. Więc się na ten temat nie wypowiem, bo ja to zmieniałem do ustawienia i to nic mi nie dawało grać. To jest takie wręcz dziwne ustawienie, więc menu kontekstowego, czyli prawym klawiszem myszy, tak? Niby. Aha, teraz mamy takie menu kontekstowe. Wyłączymy tą opcję. A też jest. No to tak, że tam nie wiem o co chodzi, więc się nie wypowiem. Jak ktoś wie, to może pisać w komentarzu. Bardzo proszę o takie komentarze, bo dzięki temu ja sobie też, tak powiem, poszerzam wiedzę, nie od kogoś tam. No, ja wam robię filmiki, bo wy sobie poszerzacie wiedzę też i ja. No to też o to właśnie chodzi. Dobra, dalej. Nie. Przepraszam. Nie wyświetlaj podpowiedzi. No dobra, to sobie zaznaczymy do ubloknie. I ubloknie będzie nam sugerował, żeby coś zablokować, nie? Żadnych podpowiedzi nie będzie nam wyświetlał. Interfejs przyjazny osobom z zaburzeniami widzenia kolorów. No to jak cierpisz, masz taką wadę wzroku, która się nazywa, ona się jakoś nazywała. Że po prostu nie rozróżniasz kolorów. To się po prostu ci się przyda, nie? Można jak sobie to zaznaczyć, to ta ikonka tego rozszerzenia robi się taka czarno-biała, taka bardziej szara, a przedtem była taka czerwona. Nie? Także, a nie, nie, on taka jest. Chyba. No wygląda to bardzo podobnie, bo to może dlatego, że ja nie cierpię na tą wadę i dlatego nie widzę różnicy. Ale bynajmniej nie wiadomo o co chodzi. Jeżeli masz taki problem ze wzrokiem, że nie rozróżniasz kolorów, to sobie to zaznacz. Włącz obsługę zapisu ustawień w chmurze. To proszę sobie włączyć, jeżeli korzystasz z synchronizacji. Tu jest takie i, to jest informacja na ten temat, ja sobie to klikniemy. To się otworzy nam strona twórców na GitHubie i możemy sobie to poczytać na temat tej funkcji, prawda, po angielsku, ale jest taka możliwość. No, to dzięki temu te nasze ustawienia, nasze filtry, nasze wyjątki, wszystko będzie synchronizowane z kontem Google. Ja korzystam, więc sobie to włączyłem. Jestem zaawansowanym użytkownikiem. Wymagana lektura. Czyli lektura jakaś wymagana. Aha. Click the docs, czyli to są jakieś widać różnice, differences, różnice. Dynamic filtering, dynamiczne filtrowanie, ability to filter behind the scenes, możliwość filtrowania pod spodem jakiegoś. No więc to są już bardziej dla zaawansowanych użytkowników. Przepraszam za mój głos, bo ja mam dzisiaj znowu taki kadar trochę nieczysty w momencie. I nie będę tych opcji omawiał, bo one są dla zaawansowanych, więc ja nawet z tej funkcji nie korzystam, więc na ich temat nie wypowiem. Dalej mamy prywatność. I tu proszę, zaznaczcie, sprawdźcie sobie, czy macie zaznaczone te cztery pola. Wszystkie mają być zaznaczone. Wyłącz wstępne pobieranie, aby uniknąć połączeń zablokowanych zabraniami sieciowymi. I tu po raz kolejny mamy informacje na ten temat. Ja tego też nie będę tłumaczył, bo sobie możesz tak znać angielski, sobie możesz poczytać, a jeżeli nie, to możesz się mnie zapytać w komentarzu. Nie będę tych opcji opisywał, bo
bo po prostu one są bardziej takie zaawansowane. Na ich temat można się wypowiadać godzinami. Chodzi generalnie o bezpieczeństwo naszych danych. Tu proszę wszystko włączyć. Mieszkać, kliknąć od nośników. Nawet jest na czerwono, to inwestycja jest konieczna, żeby to włączyć. Zapobiegaj wyciekom adresu IP poprzez interfejs WebRTC. To też proszę włączyć. I blokuj raporty CSP. To jest też content support. To jest chyba profile chyba. I to jest właśnie coś takiego, że strona internetowa raportuje twórcom, co my oglądamy. Dzięki temu proponuje nam reklamy jakieś. I to właśnie chyba o to chodzi. Tą maszynę też odblokować. Tego Adblock nie posiada. Adblock, nie? uBlock to posiada, więc proszę to, bo jak masz uBlocka i chcesz, żeby używać uBlocka, to proszę to włącz i te cztery pola mają być włączone. Bez wyjątku. Działanie domyślne. Mamy. Te ustawienia mogą być zastąpione przez ustawienia danej witryny. Aha. Czyli te ustawienia mogą nie działać na każdej stronie internetowej. Muszę coś zrobić na chwilę. Ok, już wracam do głos. Do sprawy audio. Bo musiałem czerpać na chwilę. O, skończyliśmy na tym. Te ustawienia mogą być zastąpione przez ustawienia danej witryny. Aha, czyli po prostu te ustawienia mogą nie działać na każdej stronie internetowej ze względu na konfigurację serwera, na której one działa. I tu mamy wyłącz filtrowanie kosmetyczne. No to też właśnie o tym mówiłem, że strona może być tak napisana, że kosmetyczne może nie działać. Nie? Tego nie polecam włączać. Blokuj elementy multimedialne. Ja już wiem, o co chodzi z tymi multimedialnymi. Tu jest tylko blokowanie elementów multimedialnych większych niż ileś. Tylko 50 kilobajtów. Teraz po raz kolejny mamy znaczki i mamy tutaj to i w kółku, to żeby można poklikać i poczytać na GitHubie, na stronie twórców. Blokuj zdalne czcionki. Też o tym mówiłem, co to jest, więc ja o tym nie będę wypowiadał drugi raz. Dalej mamy użycie pamięci masowej, czyli dysku twardego, czyli rozszerzenie. 17 mega tylko jest w bajtach. 17,5 megabajta. 17 milionów. 400 tysięcy. Także 17,5 mega. Dalej mamy utworzyć możemy sobie kopię zapasową ustawień. Dzięki temu sobie może jak sobie poustawiamy wszystko i sobie możemy zapisać do pliku tekstowego całą konfigurację. Potem możemy sobie przywrócić z pliku, wybieramy po prostu plik i przywracamy. I dalej mamy przywrót ustawienia domyślne. Czyli jak coś namieszamy, coś w filtrach pogrzebiemy i potem coś nam nie działa, nie blokuje, to po prostu przywracamy, blokowało po zainstalowaniu, to przywracamy do ustawień domyślnych i nam zacznie wszystko działać z powrotem. Ale musimy potem poustawiać sobie wszystko, nie? Dobrze, jest listy filtrów. Tu mamy listę filtrów, z których korzysta uBlock. Filtry to są takie bazy danych, stron i adresów IP, z których pobierane są reklamy. Polecam zaznaczyć sobie wszystkie pola, które tutaj są dostępne, oprócz jednego. Oprócz ignoruj ogólne filtry kosmetyczne. Oprócz tego. Tu jest znak zapytania. Teraz sobie to klikniemy.
sobie możemy poczytać, co to jest. Ja teraz kliknąłem sobie zatrzymaj film i sobie przeczytaj, o co to jest napisane. Tak samo tutaj. I przy każdej opcji praktycznie chyba jest taki znak zapytania. Znak zapytania to nam się otwiera taki opis, a jak jest i, to się nam otworzy strona internetowa twórców na GitHubie z opisem tej funkcji. Na górze mamy jeszcze opcję takiej z chmury, z taką strzałką w górę. To jest eksportuj ustawienia do chmury. Czyli po prostu sobie możemy wyeksportować i zapisać w chmurze, nie? Dysku Google. A jak masz inną wyglądarkę, na przykład Firefoxa, to będzie to zapisywane chyba w chmurze Mozilla. Chyba, że to rozszerzenie ma jakąś swoją chmurę, co być może też tak jest. Tak samo, chyba tak. Rozszerzenie ma swoją chmurę. Tak samo jak sobie to włączymy, znowu znajdę to. Znowu. Korzystaj z menu, to nie. Oto. Włącz obsługę zapisu ustawień w chmurze. Te ustawienia nam się będą zapisywały i eksportowały też do chmury i ubaka. No i tu mamy, wyeksportowałem sobie te filtry. I teraz mamy tu jeszcze możliwość pobrania i importowania spór i połączeń z aktualnymi ustawieniami. Aha, tu jak coś sobie dodamy, to sobie możemy pobrać jeszcze dodać to, co mamy w chmurze. Nie? Tu mamy jeszcze opcję aktualizacji filtrów i mamy jeszcze wyczyścić pamięć podręczną. Możemy to bardzo sobie to jakiś czas zrobić, to oczyszczenie, żeby nam miejsce na dysku nic nie zajmowało, żaden cache, nic, żadne cache i tak dalej, żadna pamięć podręczna, ja sobie to wyczyszczę. O, i wyszło mi aktualizacja, więc sobie to zaktualizujemy. Aha, to są pobrane pliki chyba, aktualizacje tylko. No jest tego nie czyśćcie, bo jak sobie to wyczyścicie, to jak widzicie, nie, teraz nie. Dobra, to widocznie była aktualizacja do pobrania. Chociaż. No. Nie czyśćcie tego, bo wtedy usuwają się aktualizacje z tego odinstalowania programu. Więc proszę tego nie czyścić. Tu mamy na dole jeszcze opcję importowania filtrów. Czyli jak znamy jakiś adres strony IP albo strony internetowej URL. Czyli http, dwukropek, dwa ukośniki, www.coś tam z jakimiś filtrami, to sobie tu możemy je dodać. Przepraszam na chwilę. Już jestem z powrotem. Tu sobie możemy dodać te filtry. Po prostu wpisujemy adres i robimy Enter. Jeżeli chcemy więcej, to wpisujemy Enter. Wpisujemy adres cały, dla poprawny i klikamy Enter. A tu jest jeszcze, i wpisujemy drugi. A tu jest napisane. Jeden adres URL na linię. Błędne adresy URL będą pomijane. No, ty to co właśnie mówiłem, że to najpierw pierwszy adres wpisać, URL, potem drugi, żeby wpisać to, co zrobić. Enter, nie spację, nie średnik, tylko Enter. Może i coś wpiszemy, jakiś błędny adres, albo taki, co nie działa, to po prostu zostanie on zignorowany. Także się nic nie stanie. No i mamy moje filtry, to dołożymy prawdziwą zabawę, bo to możemy własne filtry robić. Po prostu tutaj w tym polu wpisujemy adresy IP albo adresy reklam, które są blokowane, albo jakiś kod. Jeden filtr na linię. Filtrem może być nazwa hosta, no tej serwera, lub filtr kompatybilny z dodatkiem AdBlock Plus. Wiersze poprzedzamy
poprzedzone wykrzyknikiem będą pomijane. Aha, no i tu mamy jeszcze to i to sobie możemy kliknąć i otworzyć na GitHubie stronę i podczas. No to tu wpisujemy adresy hostów reklam, na których są hostowane reklamy serwerów albo konkretne adresy reklam i wtedy będą one blokowane. To możemy sobie jeszcze zaimportować z pliku, na przykład od kolegi, jak mamy. Kolega nam udostępnił feed, to możemy od niego dobrać, wgrać tutaj, wyeksportować do pliku, zrobić taką kopię z osobą. Ja tu nic nie mam, więc dlatego się nie da wyeksportować. I tu możemy jeszcze do chmury sobie wgrać. Ale tak samo. Nasze własne filtry. Reguły dalej mamy, czyli to są reguły. Czyli to reguła to jest coś takiego, że program blokuje nam reklamę albo jakąś treść pod konkretnym warunkiem. No i tu mamy stałe reguły i zmienne reguły. Na tymczasowe reguły. Ja się na ten temat za bardzo nie wypowiem, bo nie korzystam z tego. Tu chodzi pewnie o to, żeby można programowi dać jakieś wyjątki albo jakieś reguły, żeby na przykład nam nie blokował danej reklamy na danej stronie o danej porze chyba na przykład. No, nie powiem, no nie wypowiem się na ten temat za bardzo, bo nie korzystam. Aby tylko pokazuję, że takie coś jest. Można się pobawić. Też jest importowane z pliku. Zatwierdzić możemy zmiany. Zapisać do pliku. Tutaj tak samo. Eksportować do pliku. I zwrócić kopię zaposowej. No, także na ten temat się nie wypowiem za bardzo. A i z chmury też można synchronizować w chmurze. Wyjątki. Tu mamy listę stron, na których uBlock nie będzie blokował stron reklam. Ja sobie dodam na przykład adres przykładowy www. Przepraszam, zapisałem. Okej, wszystko wpisałem. Dobre programy. Dobrze, no, Enter. O. I został dodany. I teraz trzeba zastosować zmiany. Zastosujemy zmianę w wyjątkach. O, inno się pojawiło. Te dobre programy tutaj powinny być. I są. Można zaimportować z pliku też. Wyjątki wyeksportować do pliku i synchronizować z chmurą. Sobie to synchronizujemy oczywiście. I teraz spróbujemy sprawdzić, czy to blokowanie, pomimo tego, że jest włączone, nie działa, bo dodałem wyjątek do nowych programów. Otwieramy. Prawdopodobnie reklama się nie wyświetli, bo mam włączonego jeszcze adblocka. Włączymy go też. O, pewnie, masz Avasta, proszę bardzo. Dodałem do wyjątków, jeszcze musiałem wyłączyć adblocka, bo był jeszcze włączony adblock. Ale jak widzisz, dodałem do wyjątków dobre programy, otworzyłem i reklamy się pojawiają. Pomimo tego, o nie, widzisz, jest wyłączone. Czy teraz wchodzimy jeszcze raz w postawienia. Wyjątki i usuniemy dobre programy stąd. Po prostu zaznaczamy adres i usuwamy. I zapisujemy zmiany.
wyłączamy ustawienia i odświeżamy stronę. O, proszę bardzo. Już reklamy nie ma. Ja sobie włączę tego adblocka jeszcze z powrotem. OK. Dobrze. O, i blokowany jest, nie? Także, jak widzisz, można sobie fajnie porobić wyjątki, dla których pomimo tego, że mamy blokowanie, chcemy mieć reklamy, nie? No, to taka nawet taka opcja jest. No i na końcu jest, są informacje. To tutaj mamy jeszcze wszelkie informacje na temat rozszerzenia uBlock Origin wersja 1.16.4.14, dziennik zmian, informacje o twórcach, pomoc, lista problemów, kod źródłowy, bo uBlock Origin w przeciwieństwie do AdBlocka jest otwarto źródłowy. Czyli sobie możesz pobrać kod źródłowy z GitHuba i dostosować ten dodatek do swoich potrzeb, jak mówisz, programować. Współtwórcy GitHub i Crowin. Tu mamy jeszcze OnCode, to są jakieś biblioteki JavaScriptowe, które zostały tutaj użyte do stworzenia tego rozszerzenia. I różne metody, biblioteki, metody i tak dalej, więc to możemy sobie je otworzyć i pewnie pobrać, żeby to skompilować, nie? Kod. Dobrze, to wszystko na temat tego. Zobaczymy, ile to nagrywanie trwa już. No, myślę, że koniec. Wyłączę sobie powiększenie. Wyłączymy powiększenie, wyłączymy przeglądarkę. Myślę, że to wszystko na temat tego uBlocka Origin. Mam nadzieję, że temat wyczerpałem. No, więc żegnam się z Wami już powoli. Liczę na lajki i komentarze w sprawie tych dwóch rzeczy, czyli domen tych. Teraz Wam pokażę, które domeny nie chodzi, żeby nie było. Chodziło mi o to, o podłączone domeny i o te multimedia, co te opcje robią, nie? I oczywiście o inne komentarze też, na inne komentarze lajki też życzę. Też fajnie, też pozytywnego napiszesz, nie? Z góry przepraszam za jakość mojego głosu i audio, bo nagrywam mikrofonem z telefonu. Ze smartfona, więc przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, które na to pozwala. Więc może w przyszłości wyposażę się w odpowiedni mikrofon już do komputera typowo, więc jakoś może będzie lepsza. Więc a tymczasem powoli kończę. Do zobaczenia w następnych filmach. Następne filmy postaram się pokazać Wam AdBlocka Plus, bo mam nadzieję, że jestem przekonany, że są osoby, które AdBlocka Plus nie znają i sobie chętnie opowiedzą, obejrzą. AdBlock Plus jest prostszy, bo nie ma tylu funkcji co uBlock, więc może sobie taka osoba początkująca skorzysta. A tymczasem kończymy, już nie przedłużam. Do zobaczenia w następnym filmie. Liczę na lajki oczywiście.